Dzień dobry Państwu, witam na portalu Radomsko24, Irek Staszczyk. Dzisiaj witam Państwa w programie, w temacie. A dzisiaj gościem Państwa i moim na portalu jest Pani Anna Bartkiewicz, dyrektor Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku. Witam serdecznie Pani dyrektor. Dzień dobry, witam. Zbliża się kolejne forum przedsiębiorczości organizowane przez radomszczański RIP. Tytuł, powiem Pani szczerze, troszeczkę mnie zintrygował, bo brzmi bezpieczny biznes w niebezpiecznych czasach. No dzisiaj faktycznie przyzna Pani chyba mi rację, że rzeczywistość dla szeroko pojętej przedsiębiorczości no, jest niebezpieczna i ryzykowna, ale jak mamy to interpretować w przypadku właśnie tego forum przedsiębiorczości? Bezpieczny biznes w niebezpiecznych czasach. No właśnie tak, że żyjemy w bardzo trudnych, pełnych wyzwań czasach, które w szczególności dotykają tym, którzy muszą zapracować nie tylko we własnym interesie, ale w interesie pracowników, których zatrudniają. Czasy no, nie skończyły się na pandemii, a wręcz przeciwnie, bo skutki pandemii odczuwają niektórzy w dalszym ciągu i mam tu na myśli skutki zdrowotne, jak i te, które dotyczą psychiki i od osób najmłodszych do tych starszych. Później mamy wojnę i kryzys energetyczny i to są te czynniki, na które muszą sobie znaleźć odpowiedź i te zagrożenia, które wynikają z tej sytuacji, na które musi znaleźć biznes jakąś odpowiedź, receptę. A niech Pani mi odpowie, gdybyśmy do tego dodali jeszcze na przykład sztuczną inteligencję, pomaga? Czy? Sztuczna inteligencja, no zależy komu. No właśnie. Póki co nie mamy sygnałów takich, żeby tutaj na naszym terenie, bo większość naszych firm to jest odzwierciedlenie tego, co jest w ogóle w sektorze przemysłowym, czyli MŚP. Więc są takie firmy, które no, o sztucznej inteligencji nie myślą, bo im nie jest potrzebna. Natomiast te większe najprawdopodobniej wcześniej czy później sięgną, a być może, że już sięgają. Tylko żeby ich nie przerosło. No właśnie. I aby ona nie sprawiła, że problem dotyczy... Problemy, o których mówimy, czyli te zagrożenia, one się staną faktem ze względu na tą sztuczną inteligencję, bo ona zastąpi ten kapitał ludzki, prawda? Na rynku pracy zastąpi. Pani dyrektor, i teraz się tak A kolejne zagrożenie to cyberbezpieczeństwo, no choćby, które się z tym wiąże, więc to jest mnóstwo tego. Czyli co? Rozumiem, że na tym kolejnym forum, które zbliża się dużymi krokami, będzie można wypracować jakąś receptę, która zminimalizuje, no, na początku bym powiedział ten strach, a później tą rzeczywistość, która nas czeka w tych niebezpiecznych czasach. Może nie tyle receptę. Jak się do tego przygotować? Może tak. Jak się może przedsiębiorca przygotować? No więc właśnie, naszym zadaniem jest danie odpowiedzi na pytania, które nurtują przedsiębiorców, zwłaszcza w takim zakresie jak bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo operacyjne, bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo informacyjne, zdrowotne i ostatnie to bezpieczeństwo środowiskowe, które jest bardzo ważne ze względu na teren, na którym mieszkamy, czyli teren sprawiedliwej transformacji, z czym niektóre gminy i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie tych gmin, tych 8 gmin leżących na terenie powiatu radomszczańskiego, będą się musieli zmierzyć. I po to my to robimy, żeby naszym przedsiębiorcom, i nie tylko naszym, ale i samorządowcom, dać dostateczną i wystarczającą wiedzę niezbędną do tego, a jak skutecznie zarządzać, promując jednocześnie koncepcję takiego zarządzania zrównoważonego i odpowiedzialnego, a poza tym no, takiego, który te wszystkie problemy, które wymieniłam na wstępie, potrafi im przetrwać i że przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na to, żeby sobie radzić w tych trudnych czasach. A nasze forum no, jest zorganizowane po to, żeby tą wiedzę, ten know-how przyciągnąć do Radomska i żeby stanowić taką platformę wymiany doświadczeń. Ale też. To jest forum skierowane tylko do przedsiębiorców, czy też również do samorządowców? Nie. Bo wydaje mi się, że tu również główną rolę
będą w obecnych czasach zbliżających się na tej granicy będą również odgrywać samorządowcy. Tak jest. Samorząd. My od początku, od 2017 roku, odkąd zorganizowaliśmy, kiedy to zorganizowaliśmy pierwsze forum, stawiamy jasno, przesyłamy jasne takie przesłanie, że jest to miejsce, w którym spotykają się zarówno ci, którzy inwestują, a więc przedsiębiorcy, jak i ci, którzy tworzą warunki do inwestowania. Więc staramy się, aby podczas forum tematy były takie, prezentować takie tematy, które zainteresują albo jedną, albo drugą stronę, albo jednych i drugich razem, wspólnie. To w takim razie, czego by przedsiębiorca w dalszym ciągu, bo ja to powtarzam, niejednokrotnie rozmawiałem z przedsiębiorcami, nawet chyba z panią rozmawiając, bardzo często pojawia się takie zdanie przedsiębiorców, że najlepiej byłoby, gdyby między przedsiębiorcą a samorządowcem był dialog, nie monolog, i żeby tylko samorząd nie przeszkadzał, to w wielu aspektach przedsiębiorca sobie poradzi. Znaczy, myślę, że tutaj przedsiębiorcy mają na myśli te zbędne bariery biurokratyczne. No i są, i będą. Które są i będą, ale które można minimalizować, bo ja przypomnę, że my przez dłuższy okres czasu postulowaliśmy jako Izba o stworzenie pewnych mechanizmów, na przykład jak program stymulujący przedsiębiorczość, i on powstał. Na ile on faktycznie żyje w tym momencie? A żyje? No, powiedziałabym, że dopiero przymierzamy się po połowie okresu do jakiejś ewaluacji i do sprawdzenia tego, które z tych zapisów są zwykłymi pułkownikami. A kiedy to zostało wypracowane? No chyba 2 albo 3 lata wstecz. No to wie pani, 2-3 lata wstecz, to mi się wydaje, że to już to jest prawdziwy pułkownik. Czyli tu można postawić pewne znaki zapytania. Jak to się realizuje? Jak realizowany jest, tak. Natomiast były pewne postulaty, które zostały zrealizowane przez nas. To jest stworzenie na stronie internetowej takiego miejsca i takiej strony internetowej, która byłaby narzędziem bardzo czytelnym, intuicyjnym, takim, żeby przedsiębiorca, który przedtem musiał chodzić od biurka do biurka i szukać pewnych informacji, żeby sobie wszedł albo miał możliwość, przechodząc przez pewne zakładki, uzyskać potrzebną mu informację. Żeby nie musiał iść do Urzędu Miasta? Na przykład. W pewnym stopniu? Żeby nie musiał tam pukać od drzwi do drzwi? Tak, tak. A czy to nie jest rola odpowiednich służb? Tego nie wiem, natomiast nam tego i przedsiębiorcom brakowało, dlatego taki wniosek składaliśmy i ta strona, no z czasem ona ewoluowała, natomiast uważamy, że teraz na ile one są aktualne i potrzebne, to jest inna sprawa. Natomiast są pewne mechanizmy i pewne narzędzia, które się udało wypracować. No nie wspomnę o Radzie Gospodarczej przy prezydencie miasta, co do której niektórzy przedsiębiorcy, czyli łącznie z naszymi członkami, mają pewne zastrzeżenia. No mają. Ja powtórzę, może pani nie wypada, ale ja powtórzę, że przez cały czas przedsiębiorcy twierdzą, że do tej pory to był monolog prezydenta, nie dialog z przedsiębiorcami, zwłaszcza podczas tych spotkań. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno nie z niechęci, tylko może z niezrozumienia całej materii, z czym się może borykać przedsiębiorca, jakie może mieć problemy. Ja myślę, że pewne działania są podejmowane, mogły być podejmowane zbyt późno albo ad hoc, że brakło czasu, albo ja już nie mówię o woli, uzgodnienia pewnych, żeby pochylenia się nad pewnymi tematami, bo kwestia podatków choćby, która co rok wraca, to teraz w ubiegłym roku nie było podnoszenia podatków. No ale podobno w tym roku mają być, gdzieś były takie przesłanki się ukazały, chociaż jeszcze nieoficjalne. Nie wiemy. No ja też nie wiem, powtarzam tylko to, co zasłyszałem, a zawsze w jakiejś plotce trochę prawdy jest. I składaliśmy takie postulaty. Miejmy nadzieję, bo dochodzą do nas takie słuchy, żeby te wszelkie plany dotyczące zmian opodatkowania dla przedsiębiorców były wprowadzane na tyle wcześniej, żeby mogli sobie zaplanować swoje budżety, żeby ta gospodarka fiskalna miasta była przewidywalna. Na pewno, czy w tym roku to się ziści, trudno mi powiedzieć. Pani dyrektor, najważniejszy, bo wszystkie punkty, zależy kto
który przedsiębiorca co sobie wybierze, ale co jest Pani zdaniem takim priorytetem tematowym w tej, podczas tego forum będzie? Wszystkie. Wszystkie. Bardzo ważnym jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ponieważ oprócz tego, że będzie to przypominanie pewnych kwestii, które wiążą się z pozyskiwaniem środków na finansowanie zadań, bo jest to działanie, które tutaj będzie się mówić o tym, o czym Pan wspomniał na początku, w którymś pytaniu. Jest to działanie, którym interesuje się zarówno samorząd, jak i przedsiębiorca, a samorządy ze względu na stronę społeczną, czyli dla swoich mieszkańców będą pozyskiwać pieniądze. Ale oprócz tego my zapraszamy w tym roku zaprosiliśmy przedstawiciela Ministerstwa Klimatu, żeby temat ten środowiskowy i tego bezpieczeństwa energetycznego zacząć od tego, jakie zamierzenia w stosunku do gospodarki rozproszonej ma ministerstwo i w kontekście całego kraju, przejść potem na poziom wojewódzki, a w poziomie wojewódzkim dotknąć bardzo ważnej kwestii i tutaj się bardzo cieszę, bo już miałam obawy, że on będzie połowicznie być zrealizowany, bo zaprosiliśmy burmistrza Lądka Zdroju. My zapraszaliśmy Lądek Zdrój w ubiegłym roku, ale z różnych powodów ta wizyta nie doszła do skutku. Między innymi dlatego, że miasto czekało na środki z KPO i ten projekt nie został zamknięty. Chodzi o spółdzielnię energetyczną. Niedawno w TVN-ie był cały program poświęcony tym. No i bardzo się ucieszyłam, że akurat tutaj mamy... Że będzie można to przenieść na nasz grunt? Tak, że gościem naszego forum będzie burmistrz Lądka Zdroju, który o tej swojej inicjatywie opowie, bo ta spółdzielnia już działa i ma wymierne efekty. Oprócz tego taka inna społeczna inicjatywa realizowana w ramach projektu Bełchatów 5.0 klaster energetyczny. Pani dyrektor, teraz może trochę szczegółów już. Forum rozpocznie się? Rejestracja będzie w godzinach od 8 do 9, 18 września. 18 września. Miejsce? Metalurgia, czyli tam całe spotkanie, kolejne forum przedsiębiorczości 18 września. I zajmujemy za wyjątkiem sali restauracyjnej cały budynek. Cały budynek. To wszystkich zainteresowanych możemy jeszcze zaprosić, oczywiście. Tak, najbardziej. Jak najbardziej, wszyscy, którzy są zainteresowani. Formularz rejestracyjny na stronie internetowej już działa. Można się rejestrować. Powiem, że oprócz takich czterech sesji, czterech sesji, to jest bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zdrowotne i fizyczne. Mamy też ofertę dla osób nie będących uczestnikami naszego forum, tak jak zawsze, i dla młodzieży. Będziemy mieć Aleję Smaków, którą organizujemy ze Starostwem Powiatowym i z Marketem Carrefour. I będziemy mieć pokaz Zero Waste, który poprowadzi pani Sylwia Majcher, która była u nas przed 2 lata. A ja w imieniu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, oczywiście w imieniu pani dyrektor Anny Bartkiewicz, serdecznie zapraszam do skorzystania, bo nie będzie to chyba kilka godzin zmarnowanych, ale godziny, które będzie można dobrze spożytkować i sporo przyjąć interesujących wiadomości. Tak jest. Zapowiada się ciekawie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę na portalu Radomsko24. A jak zwykle ja Państwu dziękuję za uwagę. Był to program W temacie na portalu radomsko24.pl. Irek Staszczyk, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.